To jest Minecraft. Po głowie chodzą mi tylko diamenty. Jeśli mamy mówić o najpopularniejszej grupie youtuberów w Polsce, to zdecydowanie jest to ekipa. I co by było, gdybyśmy cofnęli się w czasie do momentu, kiedy wszyscy ekipowicze byli mali? Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, więc zachęcam do subskrypcji. A już przypominam, że za kilka dni, ponieważ już za 3 dni, dokładnie 10 stycznia, czy nie, bo wy to widzicie 8, więc za 2 dni, 10 stycznia wlatuje moja nuta na kanał, więc zachęcam was do subskrypcji, ponieważ będziecie wtedy na bieżąco. I tutaj, jak widzicie, jesteśmy w Minecrafcie, w którym pięknie do nas przemawia like i pięknie przemawia do nas subskrypcja, którą powinniście kliknąć właśnie w tym momencie. Kto tego nie zrobił, niech żałuje, niech żałuje. Tak jak powiedziałem, dzisiaj cofamy się w czasie do momentu, w którym ekipa była mała, czyli do momentu, kiedy byli totalnie dziećmi. I dzisiaj to nas czeka oczywiście. Mamy oczywiście dom ekipy w Minecraft. Jest to totalnie inny domek, totalnie nie przypominający dom ekipy ich prawdziwy, ale tak jak powiedziałem, jest to w Minecraft, więc nie musi się to niczym zgadzać, ale ten dom również wygląda totalnie pokaźnie. Więc wchodzimy w takim razie do środka, bo musimy zobaczyć, co tam tak naprawdę się kryje. Mamy już tutaj piękny napis ekipa, więc jak widać dom jest obrędowany, że tak to ujmę. I zobaczymy, co nas czeka w środku. Dobra, więc wchodzimy do domu ekipy. Pięknie wchodzimy do środka i tam widzę jakiś nick. Dobra, co tutaj się kryje? Halo, dzień dobry, jaka mała w ogóle, co jest? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Pierwsze moje pytanie na start: jak ci się mieszka w domu ekipy? Oczywiście machane, ja zatańczę tutaj. O, poza typu T, prawda? Albo możemy zrobić jakiś inny taniec. O, tu i sól, sypiemy sól, sypiemy sól. Jak to by powiedział Wojan? Szczypta. Dobra, Wersow, dobrze jest, jest super fajna, no i piękna chata, mi się póki co pięknie podoba. Bardzo pięknie się prezentuje z zewnątrz, jest no totalnie prestiżowa. Słuchaj, ja przyszedłem tutaj dzisiaj zobaczyć, jak wam się mieszka, jak mieszkacie wy jako mali, takie małe ludki. Totalnie, bo widzisz, jaka ty jesteś mała przy mnie w ogóle, totalnie jesteś niziutka. Dobra, w każdym razie, ty i tak chyba jesteś niska, ja ci tak nie wróżę wielkiego wzrostu, ale będzie dobrze. Mi się mieszka dobrze, ale jest problem. Jaki jest problem? Dobra, słucham, jaki jest problem? Ja pomogę, rozwiążę każdy problem, który posiadasz. Z minimajkiem jest problem, dobra, słucham, w takim razie, co znowu minimajk odwalił? Co zrobił tym razem, co? Ja się zaraz z nim policzę, zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądała sytuacja, bo mi zabrał zupę ci zabrał! Jeszcze świeżo przez RZ, no widać, że to dzieci. Ugotowana i nie oddał, dobra, ja znajdę tą zupę. Znajdę tą zupę, żebyś po prostu mogła... Poszukam, oczywiście, że poszukam tą zupę, tylko myślisz, że on ją zabrał do siebie gdzieś do pokoju, czy na przykład gdzieś ją ukrył na przykład, czy coś tego typu? Pomożesz? Czekaj, dobra, gdzie dobra, czekaj, to w takim razie przeszukajmy tutaj może cały teren i tak dalej. Mamy jakąś jadalnię, mamy tu salon. Zobaczmy, czy w salonie tutaj czegoś nie jest poukrywane, więc wszystko trzeba... Dobrze, sprawdźmy w takim razie wszystko. Dobra. Tutaj, tu nie wiem, co to jest, ale tutaj zupy nie widzę nigdzie. Dobra, tutaj są jakieś drzwi, więc wejdźmy przez te drzwi. W łazience, gdzie jest moja zupa? No właśnie, minimajko, dawaj zupę. Dobra, a może ją wylał? Może ją do kibla wylał, co? Czy nie? Czy dobra był? Nie, pomidorowej to nie wolno w ogóle ruszać. Pomidorowa to jest święta zupa. Dobra, tu jest basen, to pewnie do basenu nie wrzucił. Ojej, tu jest coś. Patrz. Tu jest zupa. Dobra, czekaj, czy to jest to? Ej, czekaj, idę to odłożyć na stół do kuchni. Uwaga, odkładam tutaj. Czy to jest to? Nie, no wygląda jak pomidorowa. Czy to jest ta zupa? Dobra, ale kurczę, wiesz co, jest pewna rzecz podejrzana, którą teraz musimy omówić, bardzo ważną. To chodź, teraz powiedz mi, minimajk jest na pewno niski, bo w końcu jesteście dziećmi, a on i tak jest wyjątkowo niski. Jak on to tutaj wniósł? Powiedz mi, jak on to wniósł tu? Ktoś z nim spiskował. Ktoś tutaj w tym domu poza minimajkiem musi też nie lubić zupy pomidorowej. No jasne, że ktoś mi pomagał. Oczywiście ktoś mi musiał pomóc, bo nie wierzę, że on to sam tam wniósł, więc tutaj jest ewidentnie jakiś problem. A powiedz mi, gdzie ty tutaj siadasz zwyczaj przy tym stole rodzinnym tutaj, jak macie? Które jest miejsce twoje? Zależy mu, żeby nie było dzisiaj zupy na obiad. A co on by wolał? Tu siadasz zazwyczaj? Że najbliżej do kuchni masz, czy jak? A gdzie Frizz siada? Frizz tu? Aha, no dobra. A reszta? Tutaj kto? Trąba tu, okej. Tutaj ktoś, tu Marcysia pewnie w takim razie. Tutaj po drugiej stronie kto? Minimajk tutaj, okej. Tutaj tu wujek Łuki pewnie. Trąbik przecież tu siedział. Ty mi coś tutaj, jakoś ten. Jakiś mi tutaj, a Luki tutaj. No dobra, no nieważne. W każdym razie siedzą tu wszyscy bardzo dobrze. Słuchaj, dobra, ja lecę dalej w takim razie zwiedzać kolejne zakamarki tego pięknego domu waszego. I zobaczę, z kogo jeszcze uda mi się spotkać. W każdym
każdym razie, no jakby coś z tą zupą. Zupa, myślę, do uratowania. Do uratowania jest, może trochę ostygła, ale lekko się podgrzeje i będzie pyszna jak zwykle. Dobra, ja lecę dalej. Trzymaj się, góra, dół, góra, dół. Dobra, tam jest pokój trąby. Dobra, ja lecę do pokoju trąby. A ty tutaj, prawda, niech ci pisenie, a propos pisenia, to wiesz, to za kilka lat, jak będziesz troszkę większa, będziesz razem w jednej kuchni stała ramię w ramię z Magdą Gessler, więc... Więc gotuj, gotuj dobrze, już burgery z nią kiedyś robiła. Burgery w domu ekipy, no. No jasne, że tak, dobra. Słuchaj, trzymaj się, do zobaczenia. Ja lecę w takim razie do pokoju trąby, papa. Dobra, lecimy do pokoju trąby. Puk, puk, dzień dobry, dzień dobry, trąba. Witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie, jak życie? Jak życie tu miewa? Ej, kim ty jesteś? Ja jestem tutaj, nie, proszę we mnie. Co to jest za zabawkowy pistolet? Co to ma być w ogóle? Dobra, słuchaj, dzieciaku. Słuchaj, ja przyszedłem dzisiaj, patrzę, jak mieszka ekipa. Ekipa jako dzieci, jak dzieci jako ekipa mieszkają sobie tutaj, prawda, w tym pięknym domu. Ja tutaj widzę dwa przyciski złote, oczywiście, bo dwa złote kanały, twój Marcysi, moje gratulacje, ponad 1 000 000 subskrypcji. Nie wiem, jak mi, nie powiem ci, jak mi nie, a z czym trzeba ci pomóc, dobra, słucham, jaka jest pomoc w takim razie, co tutaj trzeba zrobić? Dobrze, ja oczywiście, nie ma problemu, pomogę. Jaka jest, afera kiblowa, okej, okay, zgadnij, co się stało? Minimajk zapchał kibel. Na bank. Minimax, tak? Dobra. Dobra, Minimax zapchał kibel. Gdzie jest ten kibel? Słuchaj, tutaj jest, tu mogę wejść, tu, ale nie do końca. Dobra, uwaga, wchodź. O kurde, jaka łazienka. Jasny gwint. Dobra, podoba mi się. Jest, ale nie do końca, że kibel nie działa, że już patrzę. O, faktycznie, woda stoi, jest zapchane. Dobra, a jak to wygląda? Macie jakiś, nie wiem, nowy kibel? Czy tutaj jakoś przepychamy? Masz jakoś w ogóle jakieś urządzenie do przepychania? Trzeba przynieść nowy. A gdzie jest? No, proszę do mnie nie celować tego pistoletu. Karabin tylko mam. Dobra, to czekaj. A skąd ja mam ci przynieść nowy kibel w takim razie? Czy macie gdzieś jakiś zamówiony, czy coś tego typu? Bo za bardzo nie wiem. Jest, przed domem jest kibel. Dobra, to ja zaraz wrócę, idę przynieść ten kibel, bo ja rozumiem, że ty jesteś, prawda, mały, jeszcze nie masz tyle mięśni. A jestem duży, mogę ci przynieść kibel. Dobra, lecę w takim razie po kibel, zaraz będę. Uwaga, idziemy zobaczyć, czy jakiś kibel tam czeka przed domem. Jest kibel faktycznie. Ej, co jest grane? Dobra, jest nowy kibel, jaki piękny, o Jezu. Dobra, bierzemy ten kibel i idziemy na dół w takim razie. Trzeba wymienić kibel. Afera kiblowa, Minimajk zapchał kibel. No tego się nie spodziewałem totalnie, ale dobra. W końcu taki mały, ale jednak kurczę, potrafi zapchać. No, ej, chodź trąba, chodź. Mam kibel nowy. Musimy ten kibel odpiąć, niestety. Musisz go zabrać. On się już do niczego nam nie przyda. Ładujemy nowy kibel. Uwaga, patrz jaki piękny. Ja nie mogę. Aż se siądę. Jasny gwint, jak wygodny. Dobra, chcesz se siąść też? Sprawdź. Sprawdź, czy ci co to za tarcza. Dobra, sprawdź. Wychodź z tego kibla. Nie, dobra. Ty zapadłeś się do środka. Za duży otwór. Dobra, musisz niestety uważać, jesteś za mały. Jesteś za mały i wpadasz do środka kibla, dobra. Musisz niestety na krawędzi siadać. Trzymać się ściany musisz, wiesz? Trzeba ten kibel zniszczyć? Nie, no jak zniszczyć? Kibel ładny, musi być taki, no niestety. Najwyżej wpadniesz do kibla znowu. Wow! A, ten kibel zniszczyć, dobra. To czekaj, to może go spukajmy w tamtym kiblu. Uwaga, tu. Spukany kibel w kiblu, dobra. Słuchaj, mam nadzieję, że ci pomogłem. Że jest wszystko gite z majonez. Ja w tym momencie będę leciał dalej do następnych pokoi, ale tobie oczywiście dziękuję bardzo za wspólną rozmowę. Myślę, że całkiem fajny tutaj masz pokoik, całkiem ładny widok i tak dalej. Tu dwie szafy, rozumiem, dwa przyciski, wszystko super fajnie, taki telewizor. Wszystko jest tak jak trzeba. Ja bym bez, co byś bez mnie zrobił, no pewnie byś nic nie wymienił kibla, nie? Dziękuję, miło mi, jesteś super. Ty również, trąba, trzymaj się ciepło. Jak będziesz duży, zrobisz sobie tatuaż na twarzy. Ale to taka informacja z pierwszej ręki, z przyszłości. Wiesz, o co chodzi. Dobra, trzymaj się, ja lecę dalej. Pozdro, cześć, pa, pa. Dobra, teraz gdzie idziemy? Dobra, tu jest, jaki tu jest piękny salon. Okej, okay, tu, czemu Minimajk ma pokój pod schodami? Dobra, pytanie, gdzie idziemy najpierw? Minimajk czy Murciks? Trąba, nie wychodź teraz tutaj, ja będę, idę teraz razem, chyba, że tutaj, a w sumie czuj się swobodnie, to twój dom. Czuj się swobodnie, dobra, teraz tak, gdzie byś proponował mi pójść? Murciks czy Minimajk, co? Do kogo najpierw, bo mam dylemat mega mocny i nie wiem do kogo. Minimajk? Dobra, idziemy do Minimajka w takim razie, trzymaj się trąba, lecę do niego zobaczyć, jak mu się żyje. Puk, 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 halo, Minimajk, wchodzimy do środka, czy tu, jest tam Minimajk, dobra. O,
otwieramy drzwi, halo, dzień dobry. Dzień dobry, Minimaj, witam bardzo serdecznie. Jaki w ogóle, ty masz chyba najlepszy pokój, szczerze mówiąc. Jakiś komputer w ogóle, przycisk złoty. Oczywiście piękne, duże, zielone łóżko. Kto mi tu przeszkadza? Nie, 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 spokojnie, spokojnie, ja nie przeszkadzam. Ja tylko dzisiaj zwiedzam, robię dokument na temat domu ekipy, ale małej ekipy, małej, tej dziecięcej ekipy, tak jakby, nie? Ja ci dam ta dokument. No jasne, że tak, robię tutaj, nagrywam materiał. Witam cię bardzo serdecznie, słuchaj. Nie ma opcji, jakie bijemy się? Dobra, bijemy się, Minimaj na fejmie ma. Dobra, uwaga, tutaj, robię uniki. Tutaj się bijemy, czy wychodzimy gdzieś? Teraz, czekaj, 5 sekund, dobra. Bijemy się za 5 sekund, uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. Wychodzimy? Dobra, to chodź tutaj, gdzie w salonie się, tu, chodź, bo tutaj jest dobre światło. Tu będziemy, tu jest dużo miejsca na jakieś lekkie przepychanki. Dobra, uwaga, ja robię uniki, 3, 2, 1, 0. Już możemy się bić, gotowy? Jasne, że jestem gotowy. Ja już jestem nabuzowany, pokona Minimaj. Co jest? Jak się uzbroił? Nie! Dobra, tu bitka jest, dobra, Minimaj dostaje na... Dostajemy tu MMA, Fame MMA, highliki inne takie. Dobra, tu jest bicie, dobra, Minimaj, jak jesteś twardy. Dobra, nie, ja nie chcę się z tobą bić, bo jeszcze ci zrobię krzywdę i tak dalej. Zniszczę cię moim strojem, no wyglądasz w nim co najmniej jak taki... Kosmita, jak w nim wyglądasz, taki astronauta, tak bym to nazwał, dobra, no ale jak Cox, jak wyglądasz jak Cox, dokładnie, wyglądasz jak Cox, dobra, chodź, w takim razie, no słuchaj, a powiedz mi, jak ci się mieszka w tym domu, bo tak wszystkim zadaję to pytanie, to pytasz, nie jest ci źle mieszkać pod schodami, tak dziwnie trochę, nie, ale w sumie masz najlepszy pokój, tak szczerze mówiąc, jak póki co widziałem, pod schodami, więc trochę słabo. Ale Minimaj, no niby pokój bez okien, ale... To jest porządny pokój gracza, ja słyszałem, że ty lubisz grać w Minecraft nawet, w szczególności. Nie lubię ja słyszałem, że nie lubisz pomidorowej zupy. Powiedz mi, z kim ty tam ten garnek na tą szafkę dałeś, bo na pewno nie sam. Przyznaj się, kto ci pomagał, kto, z kim był ten biznes, kto też nie lubi pomidorowej z ekipy. Kto nie lubi, musisz mi powiedzieć, nie wiem, czy mogę ci, no powiedz, dobra, zamknę drzwi, żeby nikt nie słyszał, dawaj. Kto też nie lubi pomidorowej? Dawaj. Freeze? O nie, on jest wersją robi pomidor i on nie lubi. O, ale to nie, dobra, naprawdę. O, bez kitu, dobra. No to będę pamiętał, że Fritz nie lubi pomidorowej. Pójdę, powiem mu, że wiem to od ciebie, dobra? Ale powiem, że to też tajemnica, ale zobaczymy jego reakcję. Nie, mam nie mówić? Lepiej smakuje grzybowa? No dobra, to mu nie będę mówił. Dobra, Minimek, słuchaj, ja w takim razie życzę ci tutaj przyjemnej rozgrywki. Widzę, że tutaj jakiś programik jest pisany. Ja w takim razie lecę dalej. Teraz muszę polecieć do Murcix, bo widziałem, że ma tutaj pokój obok. A powiedz mi, gdzie ma Freeze pokój, bo tak nigdzie nie widziałem. Ja umiem grać w MC, oczywiście. Na górze ma pokój, dobra. W takim razie pójdę zaraz na górę, a tobie życzę, prawda, miłego tutaj dnia. Pozdro, papa, żegnamy się, trzymaj się, lecę w takim razie do Murcix, zobaczymy jak u niej to wygląda. Piękny salon tu w ogóle mają to fajnie zrobione, dobra, lecimy do Murcix w takim razie. Minimaj idzie tutaj, kiwa głową, prawda, lubisz tu siedzieć w salonie? Ej, siądźmy na kanapie, ja siadę tu, siadaj na kanapie. Pa, jaki telewizor, no widzę, ja jestem malutki taki. A siądź tutaj na tym fotelu. Co? O, tutaj, tu chyba lepiej, dobra, to ja siądę na tej, mniejszy. Ej, to jest dla ciebie w ogóle, ja teraz tak widzę, że jest takie duże dla reszty i dla ciebie taki malutki. Dobra, fajnie, dobra. Słuchaj, ja lecę do Murcix, ty sobie tu oglądaj telewizję, czy tam sobie pograj co chcesz, ja lecę tutaj do niej. Halo, puk. Wchodzimy do środka, halo, dzień dobry, witam Murcix. Proszę nie udawać, że śpisz, widziałem, że nie śpisz. Ej, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Piękny pokój również bez okien, o dziwo, dziwne, że kolejna osoba bez okien pokój ma, ale chyba ci się dobrze domieszka. Co tutaj robisz? Dziękuję, miło mi. No, przyszedłem, ja dzisiaj odwiedziłem ekipę. O, kolejny złoty przycisk. No tak, no bo wszyscy w ekipie mają przecież złote przyciski. Dobra, ważne pytanie mam. Dobrze, słucham, jakie pytanie. Ja odpowiadam na wszystkie pytania dzisiaj. Jaki jest twój ulubiony kolor? Pomarańczowy, zdecydowanie. Pomarańczowy jest the best. A ty masz pomarańczowe włosy, więc super masz włosy. Podobają mi się bardzo. No, widzisz. Piękny tutaj telewizor, piękna szafa, ogólnie bardzo fajnie. Troszkę tu ciemno masz, ale widzę, że tylko dwie lampki, ale tu widzę, że te górne jest zapalone. Pomógłbyś mi? Jasne. Nie ma problemu, słucham, jaki jest problem, ja pomagam ze wszystkim, bo jestem śpiąca, jasne, nie ma problemu, ululać się do snu, szare kotki, dwa, nie wiem, jakie są kołysanki w ogóle, coś tam spadły do kotła, zapomniałem odnieść miksera do kuchni, a że ten mikser, okej, no...
Dobra, dobra, odniosę, jasne, nie ma problemu. Odniosę ten mikser, ty tutaj śpi, odpocznij sobie porządnie, ja już ewakuuję miksera z tego pokoju, prawda, trzym się, ja nie wiem, w takim razie nie przedłużam tutaj, leć spać, skoro jesteś śpiąca, ja lecę do gdzie indziej, dobra, słuchajcie, mikser zapomniała w pokoju, odjedziemy go w takim razie do kuchni, o, Versus gdzieś poszła, dobra, w takim razie zostawmy tutaj, prawda, ten mikser, gdzie ja go mogę dać, dobra, dam go tu, dobra, super, fajnie. Niech tak będzie i ja lecę teraz na górę, ponieważ gdzieś na górze ponoć jest pokój Freeza. Zaraz się dowiemy gdzie, tutaj jest jakiś schowek czy coś tego typu, nie wiem za bardzo. Okej, mamy pokój Freeza i Versof, otwarte drzwi, więc pewnie tam może być Versof albo może być Freeza. Zaraz tam się przekonamy, co tam tak naprawdę się kryje. Dobra, wchodzimy do środka, piękne zdjęcie Versof i Freeze i chmurka. Wchodzimy, dzień dobry Freeze, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jaki piękny pokój kolejny, to jest chyba najlepszy pokój, najwyższy. Jaki piękny widok, tutaj jest pięknie na panoramę, prawda, świata. To też tym samym pisaliśmy, dzięki, no witam cię bardzo serdecznie, witam cię, oczywiście tutaj piękny dom, pięknie prezentujący się, no po prostu cudowny. Ja aż tutaj zatańczę z, prawda, z podniecenia tego, jak ten dom pięknie wygląda. Słuchaj, piękny masz tutaj też pokój, widzę i tak dalej, złoty przycisk, tutaj widzę również, jest bardzo fajny i tak dalej, no, tutaj jakieś złote nawet wyro i tak dalej, bogaty, jasne, że bogato, ja najbogaciej w ogóle, nie? Więc wiesz, o co chodzi, nie? Bardzo ładnie tu wygląda. I powiedz mi, dobrze ci się tu mieszka w ogóle? Czy raczej jest tak mocno średnio, czy co? Ktoś denerwuje spoczko, ale w sumie jaki jest problem? Słucham, jaki jest problem, bo ja dzisiaj rozwiązuję wszelakie problemy. Jestem dzisiaj jasne, że lubię nagrywać filmy, moje ulubione zajęcie. Wstaję rano, mówię, ale bym sobie film nagrał, nie? To wiesz, ja nagrywałem taki filmik, ale niestety, no, o co chodzi? Jaki filmik był nagrywany? Jaki był filmik nagrywany? Był problem, jaki problem? Ja słucham, ja rozwiązuję wszystkie problemy dzisiaj. Więc ja rozwiążę każdy twój problem. O co chodzi? Że złoty guzik wpadł. Nie. Ale tu masz, bo to jest złoty guzik od Versof, a tu powinien być jeszcze twój drugi. Ta, dobra, to czekaj, to zostań tu, ja lecę w takim razie, bo ja widziałem basen, wiem nawet gdzie jest, więc ja pójdę sprawdzić, czy tam w basenie nie ma tego przycisku, zaraz ci go przyniosę oczywiście, wyłowię go, ja jestem dobry w takiej rzeczy, to mój mi upadł oki, dobra, już go lecę, tu gdzieś był basen, czekajcie, to było, gdzie to było, a tam jest chyba basen, dobra, tam był basen, dobra, tu, czy tu jest jakiś, o, jest wyjście, dobra, czy jest tu złoty przycisk, halo, czy, jest złoty przycisk w basenie, dobra, plusk, odbieramy ten złoty przycisk i wychodzimy, masz go, jasne, że go, o, Freeza, jesteś na górze, dobra, mam przycisk, już ci tego odnieść, już idę, dobra, idziemy tu po schodach do góry i zaraz odnosimy ten przycisk Freezowi oczywiście, do góry, robię skok, nie rób, co? Nie, zrobił skok, zaskoczył na dół, czy nie? Halo? Nie, Freeze, nie rób, nie skacz, ja odkładam ci tu przycisk, chodź. Dobra, gramy w berka, ty gonisz? Nie, no dlaczego? Nie, Freeze, dobra, to załatwię, już jestem obok ciebie. Już jest, ała, dobra, tu, masz berka, dobra. Ała, no nie, Freeze, to tak nie może być, dobra, tu, chodź tutaj, ja ci zaraz pokażę tutaj gonienie się ze mną, ja tutaj już, o nie, za szybko, nie chciałem wejść, dobra, tu, dobra, jak ci, no nie, Freeze jest jakiś mega szybki, Freeze jest jakiś, ej, gdzie ty idziesz, ty, bo spadniesz z dachu jeszcze, dobra, tu, berek. Saj! Wygrałeś? No jasne, że wygrałem. Dobra, berek odkłada przycisk i w tym momencie wygrałem. Dobra, wrócił przycisk na swoje miejsce. Wrócił przycisk, masz tutaj, prawda, swój i przycisk tej. Dobra, słuchaj, bo ja tak słyszałem od Mili Majka, że ty pomidorowej nie lubisz. Czy to jest prawda? Tak, nie lubisz, a wolałeś robisz grzybową, tam jakaś afera pomidorowo-grzybowa była, afera kiblowa, tu w ogóle masa afer i tak dalej, zgadza się, tak? No to kurczę, ja nic nie mówię Versof, nie, ale lepiej jak tam z nią pokazać, fajnie, że nie lubisz tej pomidorowej, bo ona taka zadowolona, że pomidorową zrobiła, nie znalazła tej zupy, ja właśnie jej nie chcąc, jej pomogłem znaleźć, nie wiedziałem, że ty jej nie lubisz, nie, ale wiesz co, mogę tam zejść teraz, jak będę wychodził, to tą zupę zabiorę pod pachę i wyjdę, dobra? Dobra, możemy tak zrobić, może tak? Tak, musisz, tak, dobra, to chodź. W takim razie odprowadzaj mnie, ja tak niepostrzeżenie zabiorę tą zupę. Ukryję, dobra. Więc Freeze, tak żeby nikt nie usłyszał, musimy udawać, że rozmawiamy o czymś innym. Na shifcie? Dobra, na shifcie, dawaj. A nie, musi to wyglądać naturalnie, chodź normalnie. Idziemy normalnie, chodź. Dobrze, Freeze, bardzo miło się tutaj spędzało czas, wszystko super fajnie. Tutaj piękną kuchnię macie, ulala, utala, tutaj, prawda. Ale piękne talerze, dobra, słuchaj. Super kuchnia, jasne, super smaczne zupy i tak dalej. Dobra, słuchaj, ja będę leciał w takim razie. Trzymaj się ciepło.
ciepło. Widzimy się może kiedyś jeszcze się uda spotkać. Było bardzo miło dzisiaj z tobą spędzić te kilka chwil. Ja w takim razie lecę, z powrotem wracam do siebie. Trzym się, pozdro, papa. Witam, żegnam ekipę. Dobra, słuchajcie, to był szalony dzień, totalnie szalony dzień. Mamy zupę, więc musimy ją gdzieś schować. Ja patrzę, zrobimy tak, żeby jej Wersow nigdy nie znalazła. Tutaj zakopujemy tą zupę pod ziemią. Tu jest zakopana zupa. I ja w tym momencie oczywiście przy subskrypcji i lajku kończę ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Przypominam, że 10 jest nuta na kanale. No i tyle. Żegnam się z wami. Pozdrawiam, cześć. Pa, pa.